Dzień dobry, Krzysztof Janczurewicz. Witam Państwa w poniedziałek 5 listopada. Zapraszam na aktualności. Samorząd Szczecinka otrzymał dofinansowanie na realizację kolejnej proekologicznej inwestycji. Chodzi tu o zbiorniki retencyjne, tak zwane wapna przy ulicy Narutowicza i stawki przy ulicy Staszica na Świątkach. Już w listopadzie zostanie ogłoszony przetarg na realizację działania pod nazwą Mała Retencja w gminach Dorzecza Parsenty. No, można powiedzieć, że na urządzenie strefy chillu, bo to jest już taki końcowy etap na razie na walkę z suszą i ze zmianami klimatu. Dostaliśmy dofinansowanie 85% wartości projektu na zorganizowanie dwóch przestrzeni, to tak zwane wapna przy ulicy Narutowicza i zbiorniki w dzielnicy Świątki, osiedlu Świątki, a dokładnie naprzeciwko zespołu szkół nr 6 w Szczecinku. O co chodzi? Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsenty przygotował taki projekt, w ramach którego 18 inwestycji na terenie całego związku będzie realizowanych. 9 gmin weźmie udział w tym projekcie. No i jest w tym gronie także miasto Szczecinek i te dwie przestrzenie, o których wspomniałem, przejdą przeobrażenie. Będzie to polegało między innymi na pogłębianiu zbiorników, na bagrowaniu zbiorników, uporządkowaniu linii brzegowej, ale także przygotowaniu odpowiednich nasadzeń, które będą w odpowiedni sposób poprawiały estetykę, no i te warunki przyrodnicze tych zbiorników. I to jest ten pierwszy etap. Jego wartość to 1 363 000 zł, dofinansowanie 1 159 000 zł. I to początek, kiedy to już się uda zrobić, uda się uporządkować pod kątem ekologicznym i przyrodniczym te dwie przestrzenie, no to wtedy przystąpimy do dalszych działań po to, żeby, tak jak zapowiadał w kampanii wyborczej burmistrz Jerzy Hardy Douglas, przygotować takie dwie strefy chillu. Coś, co mamy już, z czym mamy do czynienia przy ulicy Kopernika, strefa aktywnego wypoczynku, tam już jest dużo atrakcji. Chcielibyśmy, żeby w podobny sposób te dwie kolejne przestrzenie się wpisywały, tak żeby mieszkańcy mieli gdzie wypoczywać, spędzać aktywnie czas wolny. W programie samorządowym w dalszej części programu starostwa dowiemy się o zamiarze wybudowania portu jachtowego na jeziorze Trzesiecko, a także o działaniach w sprawie rozbudowy Centrum Zdrowia Psychicznego. Starosta przedstawi też działania dotyczące tworzenia projektu budżetu na rok przyszły. 1 listopada na wszystkich cmentarzach powiatu szczecineckiego i na cmentarzu w Lotyniu prowadzona była kwesta na rzecz hospicjum świętego Franciszka z Asyżu. W Szczecinku kwestowano od 9 do 16. Na cmentarzach w powiecie było nieco krócej. W Barwicach kwestowano tuż przy bramie wejściowej. Zainteresowanie jest bardzo duże, tak jak co roku. Wiele osób podchodzi, nawet sami się pytają, na co zbieramy, na co kwestujemy. Także zainteresowanie jest duże. Czy to są nominały papierkowe, czy też drobne? Jak wygląda stan puszki u Pana teraz? Puszka jest prawie zapełniona. Kwoty są wrzucane różne. Każdy wrzuca według swoich możliwości. Akurat teraz trafiliśmy, że jest troszeczkę mniej ludzi, ale jak to dzisiaj wyglądało? Mamy godzinę po 13. Do godziny 12, po godzinie 12 ruch jest mniejszy na cmentarzu. Przede wszystkim dlatego, że jesteśmy po mszy świętej. Poza tym też mamy porę obiadową. Garaże na osiedlu Zachód przy placu koncertowym stały się dla wielu miejscem, do którego można podrzucać śmieci. W kontenerach na śmieci lądują przedmioty, które zazwyczaj wywożone są przez ekipy uprzątające duże gabaryty. Te odpady, jak twierdzą użytkownicy garaży, podrzucane są przez bliżej nieznane osoby, które na pewno nie są użytkownikami garaży. Widywane są samochody ze śmieciami nawet z rejestracją z ościennych powiatów. Koszty wywozu śmieci oczywiście obciążają właściciela terenu, jakim jest Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. W związku z tym zapadła decyzja o budowie szlabanów, takie jakie są instalowane na osiedlach. Każdy użytkownik otrzyma pilota i już śmieci spoza garaży nie trafią tu do kontenerów. Ponadto zostaną zainstalowane dodatkowe kamery, które umożliwią identyfikację osób podrzucających śmieci. Budowa zapór i monitoringu rozpocznie się niebawem.
Niebawem w Szczecinku powstanie kolejny hotel. Właściciel północnego skrzydła zamku Książąt Pomorskich uznał, że jest to doskonałe miejsce na tego typu działalność. Dotychczasowi użytkownicy biur w tym skrzydle już otrzymują wypowiedzenia umów najmu i propozycje innych lokalizacji. Właściciel tego obiektu ma doświadczenie w prowadzeniu hoteli. W Szczecinku prowadzi hotel Panorama. W ostatnią sobotę października zawodnicy KSW Szczecinek pojechali na Polish Fighter Kids imienia Krzysztofa Pajewskiego. Były to ogólnopolskie zawody w kickboxingu w formułach planszowych Kicklight oraz Light Contact, które zgromadziły ponad 215 zawodników z 24 klubów. Klub sportów walki reprezentowany był przez 5 zawodników, którzy aż 4-krotnie stawali na podium, zdobywając 1 medal srebrny i 3 brązowe. A oto wyniki. Z medalem srebrnym wróciła Natalia Szumska, a medale brązowe zdobyli Paweł Chudzik, Michał Terlecki i Gracjan Mróz. W ten weekend startowaliśmy w 2 imprezach sportowych. W Opolu walczyliśmy w Pucharze Polski, a w Szczecinie musieliśmy przyjechać na turniej upamiętniający założyciela naszego klubu, świętej pamięci Krzysztofa Pajewskiego. Było trochę problemów logistycznych, ale cieszę się, z obydwu imprez przywieźliśmy kilka medali i duże doświadczenia, powiedział trener KSW Zbigniew Sołtys. W hali sportowej przy ulicy Wiatracznej rozegrano 2 turnieje badmintona. Rywalizowali najmłodsi zawodnicy. Oba turnieje cieszyły się dużą popularnością. Lista uczestników i nagrodzonych jest długa. To też publikujemy ją na stronie www.tvzachód.pl. Witam serdecznie. Jesteśmy tutaj na turnieju. Krajowy turniej badmintona juniora młodszego, młodzika i młodzika młodszego. Jest to turniej dedykowany dla zawodników z licencjami. Zgłosiło się do nas prawie 100 zawodników, dokładnie 97. Nie będę wymieniał klubów, ale około 15 klubów z województw, oczywiście zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolska i lubuskie. W jakim wieku są zawodnicy? Zawodnicy są nawet młodsi, od około 10 lat do 17 lat. Jak wygląda reprezentacja Szczecinka na tym turnieju? Na tym turnieju mamy 3 naszych reprezentantów z klubu Badmania Szczecinek. Jeden startuje w najmłodszej kategorii, w młodziku młodszym, a 2 startuje w młodziku. Jak pan ocenia ich szanse i jaki w ogóle jest poziom tego turnieju? Szanse mamy w kategorii młodzik, jak najbardziej tutaj liczę na podium naszych zawodników, a w kategorii najmłodszej, w młodziku młodszym, jest to zawodnik, który dopiero zaczyna swoją przygodę w tego typu zawodach. Które z klubów, które tutaj przyjechały, są faworytami, takie kluby, które już od lat dominują? Jest tutaj bardzo duża ekipa z klubu z Gdyni, ze Słupska oraz z Sulęcina. Jest wiele mocnych klubów. Ciężko powiedzieć, który jest faworytem. A jak wygląda sytuacja naszego klubu tutaj ze Szczecinka? Ilu członków zrzeszacie? No i od ilu lat w ogóle działacie? Bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą o waszej działalności. Na pewno wszyscy nie wiedzą. Jest to dosyć niszowy sport, ale działamy już 3 rok. Zrzeszamy około 50 zawodników z podziałem na dzieci i dorosłych. W niedzielę odbędą się zawody Badmania Cup, drugie mistrzostwa Szczecinka. W zawodach wystartuje 110 zawodników. Są to otwarte mistrzostwa dla zawodników amatorów, z licencjami dla dzieci, dla dorosłych. Po prostu kategoria jest dla każdego. Czyli w tych niedzielnych zawodach wystąpią też osoby dorosłe? Dokładnie tak. W tym przypadku osób dorosłych zapisało się więcej niż dzieci. A są osoby, które po prostu grają rekreacyjnie w tą dyscyplinę sportu, a nie są członkami klubu i jutro przyjdą sobie pograć? Tak, oczywiście są tacy, może nie ze Szczecinka, ale są zawodnicy zgłoszeni, którzy rekreacyjnie grają w badmintona. Na jakich zasadach będą się odbywać te zawody i te dzisiejsze, bo jeszcze o to zapytam. Dzisiejsze zawody odbywają się do 2 wygranych setów, do 21 punktów. Jeżeli jest po 21 punktów, gramy z przewagami do 30 punktu. A jutro kategorie dziecięce będą odbywać się do 15 punktów, też do wygranych 2 setów. A dorośli
będą grać na normalnych zasadach do 21 punktów. I tak na koniec zapytam, gdzie was można spotkać? Gdzie na co dzień gracie, trenujecie i czy ewentualnie można zgłosić się do klubu? Najlepiej nas spotkać na hali przy STO. Gramy tam 4 razy w tygodniu. Raz w tygodniu gramy przy Ekonomiku. Jakiś kontakt telefoniczny najlepiej wyszukać na stronie facebookowej Badmaniak Szczecinek. Ale w każdej chwili można się do was zgłosić i rozpocząć treningi. Jak najbardziej, jesteśmy otwarci, cały rok przyjmujemy zgłoszenia w każdym momencie. Nie wiem, czy najmłodsza, ale jedna z młodszych zawodniczek ze Szczecinka. Przedstaw się nam. Nazywam się Marysia. Od jakiego czasu trenujesz tą dyscyplinę sportu? Dawno, długo? No niedawno. A dlaczego wybrałaś tą dyscyplinę sportu? Pewnie rodzice ci kazali, tak? Czy sama sobie wybrałaś? Po prostu. Po prostu lubisz to robić? Tak. A jest to trudna dyscyplina? Łatwo w to grać, czy to trzeba jakoś mieć specjalne, nie wiem, zdolności? No trochę trudna. A co jest najtrudniejsze w tej dyscyplinie? Dla mnie serwowanie. A wygrałaś jakieś zawody? Wygrałaś z jakąś inną zawodniczką? Nie. A dzisiaj startujesz? Nie, niestety. No to życzymy ci powodzenia w twoich najbliższych zawodach. Dziękuję. I to była już ostatnia informacja w dzisiejszych aktualnościach. W dalszej części programu po materiale Pomorze Zachodnie News w programie samorządowym starostwa dowiemy się, nad czym obecnie pracują urzędnicy w powiecie. Kolejną pozycją programu będą archiwizje, a nasz program zakończy magazyn telewizji lokalnych. Przypominamy też, że aktualności i inne pozycje naszego programu można oglądać na stronie www.tvzachód.pl i na Facebooku. W środę aktualności poprowadzi Jolanta Zielińska. Do zobaczenia.